Moi drodzy, Radio Patlewicz Welplastuś dawno, dawno temu w 2015 roku się nam pojawił. Jak już ta zacna persona nam się pokazała, to Wy już wiecie w czym nie telewizji, kanale na YouTube, jednym z takich wielkich pseudopatriotycznych. Przedstawiony był jako wybitny pisarz, autor jednej książki, który po prostu tak zabłysnął inteligencją i elokwencją przy okazji wydania tej książki, że aż go zaprosili do tej telewizji. Wy już wiecie co nie telewizji, kanał na YouTubie. Bardzo szybko został przez nią wypromowany, założył swój własny kanał na YouTubie, gdzie zapowiedział walkę z wszechobecnym foliarstwem. Jak to Kiedyś poeta rzekł, na początku taka operatywa szła całkiem nieźle. Na początku. Potem zaczęły się jakieś hurra patriotyczne teksty, dosłowne bycie bardem, a nie historykiem. Aż wreszcie creme de la creme, który dzisiaj dziwnym trafem został usunięty, czyli pochwała monarchii. Monarchii, której koronnym argumentem było, bo tak chciał Bóg! Nie wiem czemu akurat radio pytał buka, ja bym się spytał dębu, albo kasztana, albo lipy. No ale cóż, nieważne. Otóż moi drodzy, główne clue jest takie, że radio nam zaczął troszeczkę szurać niczym samolot bez podwozia, a jego ostatni wybryk jest właściwie takim koronnym. Co się wydarzyło? Otóż na forum sigillum authenticum co swoją drogą mnie dziwi, ponieważ rzekomo Plastuś tak bardzo go nienawidzi za to, że facet śmiał skrytykować jego książki jako totalny bełkot, ale nie przejmujcie się, zaraz się dowiecie, że logiczne myślenie i tak nie było nigdy mocną stroną Plastusia pozwolił sobie napisać parę słów, które dzisiaj sobie omówimy. A! Prawie lądowania na Księżycu jest dość dużo faktów potwierdzających jego fałsz i nie chodzi mi tylko o jakieś śmieszne teorie na temat zdjęć, robionych w czasie rzekomego lądowania chociażby samo to, że nigdy więcej ludzie tam nie wylądowali, Choć technika strasznie poszła do przodu od 69 roku, powinny być tam już dawno jakieś próbne stacje badawcze z ludźmi. Fakt, że zakazane jest robienie zdjęć teleskopem Hubble'a miejsca lądowania. Jest też dosyć interesujący. O, tak, moi drodzy, niestety doszliśmy do tego momentu, w którym wielcy Polacy patrioci negują podstawowe fakty historyczne. Jak najronnie słyszymy to od pseudo Po pierwsze, mamy dużo dowodów z tego, że misja Apollo się odbyła, nie tylko mamy zdjęcia i relacje gości całkowicie pochłoniętych w danym projekcie. Ale mamy także relację rodzin astronautów, postronnych świadków, którzy obserwowali to zjawisko przede wszystkim naocznie, ale także również naszych sowieckich, w cudzysłowie kolegów, którym bardzo ta misja nie leżała, ale ją zarejestrowali, również podsłuchiwali wymiany zdań pomiędzy astronautami. Miliony domorosłych astronomów było zainteresowane w przebieg wydarzeń i obserwowali. Je za pomocą teleskopów, nie wspominając o obserwacji mocarstw ziemskich, które nad wyraz się daną rzeczą zainteresowały. Wiedząc to, jesteśmy w stanie poddać te informacje pod warsztat metodologii historycznej. Czy mamy źródła pierwszorzędne, mamy źródła drugorzędne oraz trzeciorzędne danego zdarzenia? Ależ oczywiście, że tak. Mamy źródła w postaci dokumentacji programu Apollo. Mamy źródła w postaci zeznań osób, które brały udział w programie Apollo. Mamy zeznania ludzi, którzy widzieli dany start, podsłuchiwali rozmowy itd. Tak oraz dzięki erze cyfrowej miliony różnorakich analiz materiałów filmowych oraz zdjęciowych zrobionych na srebrnym globie. Mamy także dowody materialne wszelkie lądowniki, zasobniki oraz różne inne rzeczy. Są rozesłane po tysiącach muzeów techniki. Jeśli jakakolwiek misja Apollo byłaby skamem, wiedzielibyśmy o tym, chociażby po fakcie, że jakiś technik zanalizowałby sprzęt i określił go jako fake. Jako że jeszcze turbofani plastusia z nami są, to Teraz może troszeczkę historii. Same misje na księżyc są prowadzone właściwie od 17 sierpnia 1958 roku. Rozpoczęli to Amerykanie. Jako że w owym czasie było coś takiego jak zimna wojna, nie wiem czy ktoś kojarzy, to temat bardzo szybko podchwycili Rosjanie. Na początku Prym wiedli Rosjanie, ale potem tak średnio było, ponieważ zaczęli inwestować bardziej w kwestie militarne. Kwestie związane z wojskiem, z rozbudową rakiet balistycznych. Dlatego, jeśli chodzi o Księżyc, to sobie chłopaki dali święty spokój. Natomiast, wracając do Amerykanów, to musimy powiedzieć o programie Apollo, ponieważ tak się w ogóle nazywał program mający na celu wysłać ludzi faktycznych ludzi w kosmos na Księżyc. No i z powrotem, wypadałoby też. Pierwsze testy odbyły się w 1966 roku. Były to na razie testy bezzałogowe, mające tylko sprawdzić, jak kapsuła się zachowa, czy wytrzyma, jakie są obciążenia, jak jest test balistyczny itd. itd. Takie ważniejsze dla nas rzeczy to jest Apollo 10 od 18 do 26 maja 1969 roku. To był taki lot, próba generalna. Czy wszystko wytrzyma? Ma, czy wszystko da radę jeszcze bez lądowania? No i wreszcie mamy to słynne lądowanie 20 lipca 1969 roku apollo 11. Neil Armstrong mówi that's one small step for man, one giant leap for mankind. Biorą w sumie 21,37 kg próbek i spadają z powrotem 4 dni do domu. Dla Plastusia to już jest koniec historii. Natomiast każdy człowiek z podstawowym dostępem do internetu wyśledzi sobie, że było coś takiego jak Apollo 12. Lądowanie 19 listopada 1969 roku, w tym samym roku sobie polądowali, pooglądali, wyprawa została nieomal odwołana, pozwiedzali, 35 kg próbek. Potem mamy Apollo 13, który się wziął i. No jest o tym film. Apollo 14 31 stycznia rozpoczął, 5 lutego lądował, wylądował w miejscu przeznaczonym dla misji Apollo 13. Pierwsze eksperymenty przeprowadzone przez pilota modułu dowodzenia na orbicie Księżyca, przybyta trasa. 3,3 km. Chodzi oczywiście o trasę na samym Księżycu. Mało tego jeszcze były śmieszki, ponieważ Shepard sobie grał w golfa na Księżycu, przynajmniej udawał dobrze. Apollo 15 30 lipca 1971 lądował. Pierwsza z wydłużonych misji serii. Pierwsza z pojazdem LRV, czyli z tym łazikiem księżycowym. Masa próbek 76,8 kg. Potem mamy Apollo 16 21 kwietnia 1972 roku. Pierwsze i jedyne apo lądowanie Apolla w górach Księżyca. Pierwsze wykorzystanie Księżyca jako obserwatorium astronomicznego. Użycie kamery ultrafioletowej. Moi drodzy, kończymy Apollo 17. Lądował 11 grudnia 1972 roku. Ostatnia misja załogowana Księżyc Lunar Rover. Geolog Harrison Schmidt był pierwszym naukowcem biorącym udział w programie Apollo. Przebyta trasa 30 km, materiał próbek 110 kg. Lepsze, ale dlaczego to jest ostatnia misja załogowa? Ponieważ, mój drogi foliarzu, na Księżycu nie ma nic ciekawego, a wysłanie człowieka w 8 dni, ponieważ 4 dni w tę, 4 dni w tamte, no to to jest troszeczkę duży wysiłek. Jeśli potrzeba próbek, to o wiele łatwiej jest wysłać sondę, a wierzcie mi, tego, co my powysyłaliśmy. A dlaczego jakakolwiek kolonizacja nie ma sensu? No cóż, jest parę powodów. Przede wszystkim nie ma cyklu nocy i dnia. Księżyc nie obraca się wokół własnej osi, kręci się jedynie wokół Ziemi. Nie posiada on, w przeciwieństwie do planet, swojej własnej atmosfery. Zatem jakakolwiek kreacja klimatu odpada. Grawitacja jest zbyt mała. Dłuższe przebywanie na Księżycu mogłoby doprowadzić do zaniku mięśni, co z kolei doprowadziłoby do martwicy tkanek, zaburzeń w krążeniu i w efekcie śmierci. Nie, moi drodzy, człowiek potrzebuje grawitacji. Nawet jeśli chodzi o surowce, to za wiele tam rzeczy nie ma. Owszem, jest bardzo piękna liczba skał, która stanowi swoisty zapis tego, jak powstawał kosmos, a przynajmniej układ słoneczny. Jednakże, niestety, nic poza tym. Okej, okay, to w takim razie dlaczego bierzemy pod uwagę Mars? Po pierwsze głównie przez grawitację. Jest ona na całkiem podobnym poziomie. Po drugie i właściwie najważniejsze poprzez atmosferę. Atmosfera na Marsie jest to atmosfera no dosyć wytrzymała średnio 636 paskali, więc coś nam to daje. Ale co jest ciekawsze, moi drodzy? 95% atmosfery to dwutlenek węgla azot 7, argon 1,6, tlen 0,13, tlenek węgla 0,07 no i tam pozostałe para wodna, tlenek azotu, Neon, Krypton, ksenon, bla 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 bla. Dlaczego to jest lodziom odzio dla nas? Ponieważ my na tym możemy pracować! Po pierwsze jest jakakolwiek atmosfera, po drugie mamy takie szczęście, że jest to atmosfera z dwutlenku węgla. A tak się składa, że my znamy bardzo dobry sposób na zamianę dwutlenku węgla w tlen. Mało tego, żeby było jeszcze szczęśliwiej, niektóre organizmy żywe na naszej planecie robią to na co dzień. Oczywiście jest dalej problem z temperaturami na Marsie, ponieważ one nie są za ciekawe. Od minus 140 do minus 20. Ale to nieważne, weźmie się kurtkę, pośle się w ogóle tam najpierw Rosjan, potem klimat się ociepli, jakoś to będzie. I tak, mówię serio, o wiele łatwiej jest ocieplić klimat niż go ochłodzić. Dlatego Wenus ze swoim efektem cieplarnianym i 360 stopniach Celsjusza troszeczkę odpada. Ale, ale, moi drodzy, Mars ma wodę. Mało tego, Mars ma żelazo oraz inne surowce, które są troszeczkę ludziom potrzebne do rozbudowy. Na tej podstawie możemy śmiało wysnuć tezę, że jest dosyć idealnym kandydatem na pierwszą naszą taką maluteńką bazę w układzie słonecznym. Ale jak zapewne się domyślacie, Plastuś twierdzi inaczej. Ktoś Plastuśowi napisał, czy to trolling, czy argumentacja, czy wszystko w jednym? Na co Plastuś odpowiedział? Na zdrowy rozum, jeśli chce się robić kolonie na Marsie, to fajnie byłoby najpierw popróbować bliżej, skoro jest okazja posiadania księżyca. Ale komu ja to tłumaczę? Grunt, że pojawia się już ad personam, czyli typowy zwrot akcji, w wypadku braku argumentów. Nie dam się sprowokować! Jak zapewne zauważyliście, to co przed chwilą powiedziałem, to raczej są poważne argumenty i one zostały w tej dyskusji zaprezentowane. Jednakże widać, że plastuś nie wiem, nie widzi. Ignoruje, ma gdzieś, wypiera. Szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje, co on sobie w tym łebku uroił. Ważne dla tego materiału jest to, że po raz kolejny Plastuś zaczyna nam zgrywać obrażoną divę operową, którą wszyscy z miejsca mają obowiązek święty szanować, spijać jego mądrość, a on ma prawo wobec innych być chamski. Na no nie plastusiu, bardzo mi przykro, ludzie, którzy gadają głupoty, są nazwani ludźmi, którzy gadają. Upoty. Negowanie oficjalnej prawdy historycznej bez zaprezentowania jakichkolwiek faktycznych dowodów, jest negowaniem prawdy historycznej, czyli foliarstwem. Ponieważ w ani jednym momencie podczas tej całej dyskusji nie raczyłeś żadnego zaprezentować, mimo tego, że zapewniałeś, iż jest ich mnoga ilość. Jeśli naprawdę jest ich Tutaj, cytat, dość dużo. To nie powinieneś mieć żadnego problemu z zaprezentowaniem choć paru, prawda? Jednak, niestety, moi drodzy, plastuś niczego nie zaprezentował. Chociaż może to i lepiej. Może byśmy dostali link do jakiegoś plociucha atorka, bądź też może następnego z kolei materiału Marcinka z Realu 24. Wy już wiecie, co nie telewizja. Kanał na YouTubie, albo jakieś niewiarygodne info, zmiany na Ziemi, czy coś takiego. Ja się tam cieszę, że plastuś bieda źródeł nam oszczędził. Zamiast tego obraził się jak mała dziewczynka, tupnął nóżką i wyszedł z grupy. Ale cóż, tak to jest, jak się ma ego większe niż powierzchnia Marsa. Oraz postępuje się w swoim szurizmie. Nie wiem, czy nam jeszcze plastuś zabłyśnie. Może się wkrótce dowiemy, że tak naprawdę żadnej bitwy pod Grunwaldem nie było. Już przecież z jego opowiadań wiemy, że wszędzie uhu masoneria rządzi światem się przenika. Może to też ukartowali. Może pójdzie też drogą jasnej strony mocy i stwierdzi wkrótce, że kula to jest spisek przeciwko idealnej wersji ziemi wymyślonej przez chrześcijan, bądź też zacznie polować na jednorożce. Nie wiem, ale szczerze mówiąc czekam z niecierpliwością, ponieważ widzimy tutaj bardzo ciekawy postęp w stronę bardzo konkretnego odlotu, a misja, w przeciwieństwie do lotu na Księżyc, chyba będzie trwała troszkę więcej niż cztery dni. Niemniej jednak ja Wam dziękuję za ten wspaniały lot w kosmos i z powrotem. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka szczypta historii, a tymczasem zapraszam Was w bardziej przyziemne rejony czyli w opis. Ponieważ tam, moi drodzy, znajdziecie coś takiego jak mój mail. Możecie napisać, co chcecie, co wam w duszy gra, możecie wysłać konkretne pozycje na tematy, jakieś uwagi, jakieś rzeczy, które chcielibyście, abym powiedział, bądź też chcielibyście się ze mną, tylko ze mną nimi podzielić oraz link do mojego Patronite. Jeśli wam się podoba to co robię. Jeśli chcielibyście mnie w jakikolwiek sposób wesprzeć, ale macie na przykład adblocka załączonego, bo czemu by nie? Patronite jest miejscem, gdzie możecie to zrobić. Bardzo was gorąco i serdecznie do niego zapraszam. Możecie wspomóc ten kanał. Dzięki waszym wpłatom będę w stanie wziąć wolne i zająć się rzeczami związanymi z kanałem, a nie z moją pracą. Tak pracuję w przeciwieństwie co do niektórych, co leżą i nic nie robią, bo im hajsy z YouTube'a lecą. I myślę, że tu jest właściwy moment, aby tym patronom podziękować. Dziękuję Przemkowi Anonimowej, Cezaremu, Bartoszowi, Pedraldzekowi, Hubertowi, Obłodnikowi Obłodnickiemu, Mariuszowi, Janowi, Michałowi, Januszowi, Gustawowi oraz Arikowi. Jak zwykle zapraszam was wszystkich w inne moje materiały. Uważam, że są równie ciekawe albo nawet ciekawsze. A tymczasem się z wami żegnam i zapraszam w komentarze, ponieważ one zawsze były, są i będą wasze.